Dzień dobry. Jestem Aleksy Nawrockie. Jestem pastorem luterańskim w Mikołajowie. Nasze miasto jest zlokalizowane tylko 30 km od linii frontu. Nasze miasto jest bombardowane przez Rosjan codziennie, szczególnie w czasie nocnym. Doświadczamy wielu lokalnych zniszczeń. Wiele biznesów zostaje zamkniętych. 4 miesiące temu system wodny miasta został uszkodzony i teraz zapewnia tylko techniczną ilość wody. Zagrożenie zostania zabitym, strach o dzieci i brak pracy zmusił około 60% miejscowych do tego, by odeszli z tego miasta. Jednakże wciąż zostaje tu 200 tysięcy ludzi. Większość z nich są starszymi ludźmi. Mniej niż 10 członków pozostaje w moim kościele, w mieście. Jednakże teraz mamy od 70 do 80 uczęszczających w naszym kościele każdej niedzieli. Jest wielu nowych ludzi przyciąganych do kościoła z powodu potrzeb fizycznych i duchowej rozpaczy. W odpowiedzi na rozpacz naszego sąsiedztwa rozpoczęliśmy humanitarną misję. Każdego dnia starsi naszego kościoła zapełniają wielkie plastikowe zbiorniki wodne i dostarczają oraz rozprowadzają pitną wodę. Każdego poranka mamy całe kolejki ludzi stojących z butlami pod bramami kościoła. Każdego miesiąca pakujemy kilkaset toreb z żywnością i rozprowadzamy je w kościelnym sąsiedztwie. Każdego niedzielnego popołudnia ludzie są zapraszani, by przyjść do naszego kościoła i by dostać świeże warzywa, ziemniaki, marchewki, cebulę i kapustę za darmo. Wraz ze wsparciem charytatywnych organizacji luterańskiego kościoła karmimy setki ludzi, a także obejmujemy setki ludzi Ewangelią. Chcę podziękować luterańskim organizacjom charytatywnym i wszystkim naszym odległym przyjaciołom i partnerom, którzy wspierają naszą humanitarną i kościelną misję w Ukrainie. Wasz każdy mały wkład poczynia tu wielką różnicę, tutaj w Ukrainie. Dziękuję. I soli Deo gloria. Amen.